Franky Zapata, nazywany latającym człowiekiem, przeleciał w niedzielę rano nad kanałem La Manche na flyboardzie. Pierwsza próba podjęta przez niego 25 lipca zakończyła się fiaskiem. Śmiałek spadł do morza podczas próby zatankowania. Tym razem jestem bardziej zestresowany niż poprzednio. Tym razem jest trudniej, ponieważ jesteśmy bardziej zmęczeni. Nie mieliśmy czasu na wszystkie poprawki i testy, ale musimy zaufać szczęściu. Nie mamy dużego wyboru, powiedział Franky Zapata przed startem. Zapata wystartował z plaży na północy Francji w niedzielę o godzinie 8:15 i po pokonaniu 35 km dotarł do wybrzeża Anglii. Zajęło mu to 22 minuty. Zapata chciał po 110 latach powtórzyć wyczyn Louisa, który jako pierwszy w historii przeleciał kanał La Manche samolotem jednopłatowym. Aby tego dokonać, konieczne było tankowanie flyboarda w locie, czego dotychczas nie praktykowano. Wynaleziony przez Zapatę flyboard to fruwająca platforma pozwalająca na wykonanie akrobacji w powietrzu i w wodzie. Może osiągać prędkość do 190 km na godzinę. Po jednym tankowaniu lata około 10 minut. Zapata wzbudził zaciekawienie na całym świecie, gdy jako latający żołnierz frunął na flyboardzie nad Paryżem podczas defilady wojskowej zorganizowanej 14 lipca z okazji francuskiego święta narodowego. Tak trzymaj, Zapata. Ça y est là, voilà, c'est ouf. En train d'arriver, vous me découvrez.